Sobotnie popołudnie przyniosło kibicom Lecha Poznań UAM sporo radości. Zawodniczki Alicji Zając poszły w ślady sekcji męskiej i także zagrały na piątkę. Lechitki pokonały Lechię Gdańsk 5-1, choć do przerwy prowadziły jedynie 1-0. Wiedziałyśmy, jaki to jest przeciwnik, wiedziałyśmy, że nie będzie to taki łatwy mecz jak z Olimpią Szczecin, gdzie wygrałyśmy 13-0. Dlatego gdzieś tak też nasze ataki nie były takie gdzieś tam odważne i gdzieś badałyśmy przez całą połowę się razem z Lechią. W drugiej połowie worek z bramkami rozwiązał się. Lech odważniej zaatakował rywala, czego efektem były kolejne gole. Trzy z nich padły po 80 minucie, co jasno pokazuje, kto był tego dnia mocniejszy kondycyjnie. Widać to od 70, gdzieś tam 80 minuty, że my nadal atakujemy z tą samą siłą, z tą samą prędkością, a gdzieś tam te inne zespoły troszkę siadają i na pewno ten aspekt motoryczny tutaj jest znaczący. Po czterech pierwszych meczach sezonu Lech Poznań UAM zajmuje trzecie miejsce w tabeli z 9 punktami na koncie. Mimo dobrego początku sezonu obrończyni kolejorza z chłodną głową podchodzi do kwestii awansu. Naszym celem jest rozwój i tak naprawdę czy ten awans przyjdzie teraz, czy za rok, czy za 3 lata, nie ma tutaj żadnej presji narzuconej ze strony, nie wiem, ani trenerki, ani zespołu Lecha. Tak naprawdę nikt sobie nie narzuca tej presji i myślę, że to jest najbardziej zdrowe podejście. Kolejne zmagania poznańskich piłkarek już za tydzień w niedzielę. Zespół Lecha zmierzy się na wyjeździe z KKP Chełmża.